co? Przycinamy. Otwarte. Brawo. Brawo. Jego ekscelencjo proszę o poświęcenie mi sobie zachowę. Ja może te nożyczki od żeby nie przyjść. Fragment przekażę pani za pamiątki. Szanowni Państwo, Boże Obecności, polecimy to dzieło i ludzi, którzy będą tu pracować i przebywać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Módlmy się, Boże, nasz Twórco i Ojcze, Ty w planach swojej opatrzności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie służące dobro jego ciała i duszy. Przyjdź nam z pomocą i otaczaj nieustanną Twoją opieką pracowników Komendy Miejskiej Policji Płocka. Niech sumienność, odpowiedzialność i uczciwość towarzyszą codziennym wysiłkom i pracy. Uszczerz wszystkich od zła, chroń w niebezpieczeństwach, zachowaj od nieszczęść i wypadków, daj nadzieję w niepowodzeniach. Niech Twoje błogosławieństwo, najłaskawszy Boże, Ojcze wszelkiej pociechy i dobroci, spocznie także na wszystkich, dzięki którym powstał ten piękny, nowoczesny gmach Komendy Miejskiej Policji Płocka. Niech dobrze służysz szlachetnej i ofiarnej służbie policjantów oraz mieszkańcom naszego miasta i powiatu. U Tobie, Boże, kierujemy nasze myśli i uczucia. Ciebie przyzywamy i prosimy, bądź z nami w każdy czas. Wspieraj i umacnia nas w codziennej służbie człowiekowi i ojczyźnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz panowie fotoreporterzy zostają. Panie komendancie miejskiej policji, proszę czynić honory gospodarzowi. Panie Państwa, pomieszczenia. Szanowni Państwo, nie będę Państwu mógł pokazać całej komendy, bo cała komenda ma ponad 500 pomieszczeń, 9600 metrów kwadratowych powierzchni, a więc pokażę Państwu te pomieszczenia, które są najbardziej istotne, najważniejsze dla funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Proszę o wpisywanie się i zaraz po prostu wejdziemy do... Myślę, że wpisy to później, bo to jeszcze trzymamy wszystkich. Zapraszam Państwa. Panie komendancie, proszę bardzo. Weź ten. Tak, później. Tak, dobrze. Nie będzie czekał. Każdy jest zmęczony, to żaden. Panie ministrze, panie komendancie główny, panowie komendanci, szanowni państwo, znajdujemy się w tej chwili w pomieszczeniach referatu techniki kryminalistycznej. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym się zajmuje referat, oczywiście zajmujemy się pracą w terenie, ujawnianiem, zabezpieczaniem śladów, prawda, na miejscach zdarzeń. Tak jak pan komendant raczył zauważyć, mamy pomieszczenia specjalistyczne, w tym pomieszczeniu, panie ministrze, wszędzie wykonywane zdjęcia atelier, sygnalityka, daktyloskopia beztuszowa, bezpośrednim wprowadzeniem daktyloskopii do systemu APIS i KSIP. W tym pomieszczeniu będziemy pobierać materiał porównawczy, będzie to oczywiście materiał biologiczny, osmologia, DNA. Tu będą pomieszczenia biurowe. W tej części jest pomieszczenie dyżurne na sprzęt taki dyżurny, gdzie będą technicy otrzymać sprzęt kryminalistyczny, łącznie z namiotami, z parawanami, agregat prądotwórczy i tak dalej. Tu jest pomieszczenie takie socjalne, w którym policjanci, technicy, kiedy wrócą z długoterminowych czynności na miejscu zdarzenia, będą mogli sobie coś zjeść,
odgrzać tak na ciepło. 18 metrów dalej. Jest 18 metrów dalej. Kolejne pomieszczenie, które jest godne uwagi, panie ministrze, jest pomieszczenie w strefie brudnej, tak to nazwę, bo technik wychodząc z tych drzwi będzie obowiązany wejść do tego pomieszczenia. Tutaj będzie zobligowany do odkażania swojej odzieży, będzie mógł sobie zdjąć brudną odzież z miejsca zdarzenia, wziąć prysznic, ubrać się w czystą i iść do pomieszczeń biurowych. Tutaj, panie ministrze, będzie znajdować się pomieszczenie do przeprowadzenia oględzin przedmiotów narkotyków. To będzie waga laboratoryjna, uczniki do badania środków poruszających. Ja zapraszam serdecznie. Dobra, na pewno odwiedzimy. Czy idziemy dalej? Tu prosto, idziemy na strzelnicę do budynku B. W tej chwili większej. Nie ma jeszcze, no do tego to się jest u mnie. Jest u mnie ważne. Tak, dlatego to być zoi, tak? Nie, nie, nie. Tak, 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 Komenda składa się z bloków A i B. Nie ma podpiwniczenia, dlatego że warunki zabudowy 14 komenda nie pozwoliły utworzyć nam pomieszczeń podpiwniczenia. Dlatego nie, dlatego mamy właśnie tutaj ten blok B, techniczno-szkoleniowy i tylko komplet dla to wiele ładniej niż ten jeden blok. Czy ta komenda powstała na bazie wypowiedzi, co prawo jest, jeżeli będzie cały kwestię? Oczywiście. Mamy kwestię gotowości dać do przyjaciół z podem, żandarmeria, policja. Przyjdziemy w tym razie, panie ministrze. Tutaj jest to sama podawa. 14 garaży na pojazdy spisowe. To jest stacja na parę pojazdów. Oczywiście podnośniki do obniżenia drzwi. Tutaj jest dystrybutor na olej. Dobry. Możemy próbować, żeby coś tam się pojazdu, bo tyle posiadamy my jako komenda miejska. Tak. Wydział nam jest trochę konwojowy. I oczywiście takie będą traktowały te pojazdy, które konwojują zatrzymane do braku. Oczywiście będziemy coś na pomocy. To właśnie stacja, pomieszczenia specjalne. Przejdziemy tutaj. Tam jest stacja diagnostyczna. Pomieszczenia specjalne. Idziemy w prawo. Może ty, bo pan generał to chce. Nie, ja jestem. A czy znalazł się? A co? Witam. Na szczęście.